Piątek, 21 czerwca, Karolina Parasy, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Po raz kolejny ciek wodny śrutowy dołek wpadający do rzeki Luciąży został potraktowany jako ściek. O tym, że na wodzie unosi się substancja o zapachu przypominającym ropę, w środę wieczorem poinformował służby jeden z mieszkańców. Zapory na śrutowym dołku zapobiegające przedostaniu się dalej substancji pojawiły się już w środę wieczorem. Strażacy pierwszą z nich ustawili na wysokości ulicy Krakowskie Przedmieście, gdzie tęczowej plamy jeszcze nie było. Równolegle trwało ustalanie, skąd oleista maś wypływa. Strażacy przeszli odcinek od ulicy Przemysłowej w górę tego cieku wodnego. Nie znaleźli żadnego miejsca, który by świadczył o tym, że w tym miejscu doszło do zrzucenia tej substancji do wody. Natomiast w dniu dzisiejszym zarówno policja, jak i też służby wodociągowe patrolowały ten teren. Z tych informacji, które posiadam na chwilę obecną, też nie znalazły miejsca zrzutu substancji do wody. W czwartek z samego rana strażacy z powierzchni wody zebrali ponad 120 litrów ropopochodnej substancji. Dodatkowych 20 zebrano późnym popołudniem. Jej skład, w który wchodzić mogą substancje z farb olejnych i rozpuszczalników, może pomóc w ustaleniu osoby oraz miejsca, w którym została wprowadzona do środowiska. Substancje ropopochodne są z pewnością niepożądanymi substancjami w środowisku, w rzece. Natomiast wszystko też zależy od skali zjawiska, od stężeń. Na to my musimy jeszcze chwilę poczekać. Natomiast według takiej wstępnej analizy, oględzin, mi się wydaje, że jest to dosyć dużo mniejsza skala niż ostatnim razem. Ostatnie duże skażenie śrutowego dołka miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Wtedy do cieku wodnego wlano ponad 300 litrów substancji ropopochodnej. Jej tłusty film dopłynął do Przygłowa w gminie Sulejów. Jeśli uda się ustalić sprawcę śrutowego zanieczyszczenia wody, grozi mu mandat lub karę wymierzy sąd. 34 stopnie. Tyle dziś pokazywały w Piotrkowie termometry. Mieszkańcy miasta, którzy w południe musieli wyjść z domów, ze skwarem radzili sobie jak mogli. Ochłodę spragnionym wody dawały dwie kurtyny wodne rozstawione w centrum miasta. Upał. Jak sobie z nim radzić? Gorąco. Gorąco, bardzo gorąco. Jak sobie pani radzi? Woda mineralna przy sobie. Ale brak nakrycia na głowie. No brak. Tak szybko po dziecko trzeba było wyskoczyć. Dziecko przygotowane? Dziecko przygotowane jak najbardziej. Filtry na skórze? No oczywiście. Bambino. Można wytrzymać? Można. Tylko trochę wody by się przydało. Chociaż tak puszczonej. Część piotrkowian, którym dzisiejsza pogoda mocno doskwierała, ochłody szukała przy fontannie miejskiej. Do wody ciągnęli nie tylko najmłodsi. No tak, dzieci przeważnie wołają. Nie da się powstrzymać? Nie. Codziennie jest, jak jest tak gorąco, krzyczy. Mama na Słowaka, na Słowaka. Tak, nie wiem, chłodzimy się w wodzie. Zimne napoje te sprawy, nie? Tak, bo jakoś trzeba. Skwar, więc kurki hydrantów poszły w ruch. W południe w parku Jana Pawła II uruchomiono kurtynę wodną. Podobne schładzające urządzenie pojawiło się w Rynku Trybunalskim. Chętnych do takiej ochłody nie brakowało. Trochę chłodniej? Oczywiście. Zawsze lepiej. Taki skwar nie da się wytrzymać. Fontanna trochę chłodzi? Oczywiście. Chłodzi. Tylko ręczniki jeszcze by się przydały. Może jeszcze leżaki? Jak najbardziej. Oczywiście. Leżę w Rynku Trybunalskim? Jak najbardziej. Świetny pomysł. Na taki upał? Jak najbardziej. Kurtyny ustawiono na zlecenie Urzędu Miasta. Chłodzący strumień pojawiać się będzie każdego dnia, gdy temperatura utrzyma się powyżej 30 stopni. Zielona Oaza Dwójki powstanie przy gimnazjum nr 2 imienia Adama Mickiewicza. Projekt zwyciężył w konkursie na dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zorganizowanym w ramach zadania Edukacja Ekologiczna – Utworzenie Ogródków Dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach. Plac wokół gimnazjum nr 2 na razie wygląda tak. Ponad 1600 metrów niezagospodarowanej powierzchni niebawem zamieni się w zieloną oazę. Wszystko dzięki projektowi, który zwyciężył w konkursie na dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania z programu edukacji ekologicznej. Z ogrodu dydaktycznego, który ma tu powstać, cieszą się przede wszystkim uczniowie. Będzie kolorowo. Mam nadzieję, że będą przylatywać ptaki i będzie można również te ogródki pielęgnować samemu. Będą kwiaty, krzewy, drzewa. No. To już zależy od dyrekcji, jak to sobie planują, ale my na pewno włożymy w to jakieś siły.
będzie można się tutaj uczyć? No, mam nadzieję, że tak. Wyobrażenia uczniów o ogrodzie nie odbiegają od tego, jak naprawdę będzie on wyglądał. W zielonej oazie pojawią się nowe nasadzenia drzew, skalniaki i rabaty kwiatowe. Będą także domki dla owadów, budki dla ptaków i karmniki. Wszystko zostanie oznaczone tabliczkami informacyjnymi. W przygotowanie mają się włączyć również uczniowie. Ogród będzie pełnił funkcję zielonej pracowni, ale nie tylko. Ten ogród będzie pełnił różne funkcje. Będzie tu zielona klasa, będą dzieci mogły przebywać po zajęciach szkolnych, w czasie zajęć szkolnych, będzie mogła przychodzić do nas okoliczni mieszkańcy. Będziemy różne zajęcia mogli tutaj prowadzić. Na realizację zadania Zielona Oaza Dwójki piotrkowski magistrat pozyskał blisko 40 tysięcy złotych dotacji. Prace rozpoczną się już w lipcu, a ogródek ma być gotowy już na początku roku szkolnego. To w Piotrkowie powstało pierwsze żydowskie getto. To tu mieszkała Irena Sendlerowa, która pomagała Żydom w czasie II wojny światowej. Historycznych związków miasta z narodowością żydowską jest więcej. Wiedzę na ten temat w czwartek sprawdzono wśród młodych piotrkowian. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego zaprosili do zabawy podczas gry miejskiej śladem piotrkowskich Żydów. Start gry rozpoczęto w Rynku Trybunalskim, gdzie w czasie wojny niemieccy naziści zorganizowali pierwsze żydowskie getto. Zadaniem uczestników zabawy było po pierwsze odgadnięcie obiektu znajdującego się na zdjęciu. To właśnie tam czekała na uczestników kolejna zagadka. Na przykład przed synagogą zawodnicy rozszyfrowywali zapisy alfabetu hebrajskiego. Przy budynku, w którym mieszkała Irena Sendlerowa, szukano słoików z nazwiskami. Pomysł na to zadanie nie był przypadkowy. Podobnie robiła Irena Sendlerowa, chowając nazwiska dzieci żydowskich w słoikach i zakopywała je później pod ziemią, żeby po wojnie mogły odnaleźć swoją tożsamość, swoje rodowe nazwisko. Podczas gry zawodnicy musieli dopasować nazwiska organizatorów do ich zdjęć z dzieciństwa. Zadanie szło całkiem nieźle. Kolejny punkt kontrolny był przed piotrkowskim młynem, prowadzonym przez braci Piowelów, najbogatszych mieszkańców piotrkowskiej gminy żydowskiej. Zawodnicy, którzy tutaj przybiegają, otrzymują pytanie a propos przepisu na macę, jako że mąka jest oczywiście jednym ze składników. Znają przepis? W większości tak. Chociaż... A jaki jest? To jest mąka plus woda pieczone na kaflowym piecu. Pogoń po mieście śladem piotrkowskich Żydów nie była łatwa. Upał nie ułatwiał zawodnikom gry. Same zadania i zagadki czekające w punktach nie były trudne. No, próbujemy jak najszybciej dostać się do każdego punktu, ale no wiadomo jak to jest. No też czerwiec trochę za ciepło na bieganie. Kondycja, ale wiedza też chyba potrzebna. Tak, oczywiście. Na punktach trzeba się wykazać dosyć dużą wiedzą, aby szybko rozwiązać zadanie i otrzymać wskazówkę, jak dotrzeć do następnego punktu. Gra miejska zorganizowana przez uczniów z Chrobrego to kolejny projekt, który ma na celu kontynuowanie programu, jaki w ubiegłym roku w pierwszym liceum prowadzono w ramach Szkoły Dialogu. Gra ma być nie tylko zabawą, ale i formą nauki o bogatej historii miasta związanej z narodowością żydowską. Chcieliśmy pociągnąć dalej ten projekt, żeby... Młodzież, przede wszystkim właśnie z naszej szkoły, żeby młodzi ludzie mogli się dowiedzieć, że Żydzi byli w naszym mieście, że aktywnie działali, że wnieśli bardzo dużo do historii naszego miasta. Tak, i uczymy w ten sposób, uczymy bawiąc jednocześnie. To nie jest nudny spacer, gdzie chodzimy od miejsca do miejsca i pokazujemy, co tutaj było. To uczniowie sami znajdują te miejsca i sami muszą do nich dotrzeć. Trzygodzinna gonitwa po mieście zakończyła się w Rynku Trybunalskim. Tam konieczna była dogrywka między dwoma drużynami, które niemal równocześnie dotarły do mety. W nagrody były książki i satysfakcja ze zdobytej wiedzy. To, że muzyka łagodzi obyczaje, wiemy nie od dziś. Może mieć również właściwości terapeutyczne, a także przełamywać bariery, nawet te związane z niepełnosprawnością. Melodyjne piosenki w rytm szalonych lat 60. zabrzmiały w ramach drugiego festiwalu piosenki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych. Organizatorami imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Miejski Ośrodek Kultury. Szalone lata 60. Pod takim hasłem zorganizowano drugi festiwal piosenki integracyjnej. Wszystko w wykonaniu osób niepełnosprawnych z Piotrkowa i powiatu. Jak się okazuje, muzyka jest lekiem i terapią, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Oni się tutaj realizują, dowartościowują, są najlepsi.
tutaj się świetnie w tej muzyce czują. Jest to nie tylko forma terapii, ale również forma pokazania ich na zewnątrz, co drzemie w ich duszy. I bardzo często, powiem szczerze, rodzice nawet nie znają zdolności swoich dzieci, umiejętności, a one, otwierając się na muzykę, pokazują, jakie są naprawdę. Dla Adama Minuty, który został laureatem Grand Prix tegorocznego festiwalu, to niezwykłe przeżycie. Mój pan, mój pan, mój pan, polubił się na pan. Mój pan, mój pan, mój pan, polubił się na wodzie. Ja się bardzo naprawdę cieszę, że mogłem wziąć udział w tym festiwalu. W ogóle bardzo się cieszę z tej nagrody. W festiwalu wzięło udział 30 osób. Nie obyło się bez licznych nagród i wyróżnień. Ostatni w tym roku szkolnym sprawdzian, tym razem z teatru, zorganizowano dziś w Szkole Podstawowej nr 8. Przedstawienie Teatralne Historie to efekt kilkumiesięcznej pracy młodych artystów. Spektakl obejrzały koleżanki i koledzy ze szkoły, pedagodzy oraz specjalnie na tą okazję zaproszony gość. Teatralne Historie w Szkole Podstawowej nr 8 to podsumowanie projektu unijnego, jaki szkoła realizowała od września. Uczniowie poprzez zajęcia teatralne uczyli się scenicznej sztuki, ale i poznawały tajniki pracy na scenie. Nasza szkoła próbuje się bawić w teatr. Możemy to realizować dzięki przede wszystkim zaangażowaniu nauczycieli, rodziców podkreślam, i całego środowiska szkolnego. I myślę, że w przyszłości nam się uda to rozwijać i poszerzać. Do udziału w warsztatach nikogo nie trzeba było namawiać. Dzieci bardzo chętnie włączyły się w przygotowania do spektaklu. Dla nich występowanie na scenie to wielka radość, a przy okazji można poznać piotrkowskie legendy. Poznałyśmy legendę o dzwonach, co akurat nie jest za bardzo znana. Chociaż to jest piotrkowska legenda, a nie wszystkie są znane. Ale też to była dla nas wielka zabawa występować na scenie dla wielu osób. Oprócz spektaklu na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka. Autorka książek dziecięcych, Kalina Jerzykowska, przyjechała do Szkoły Podstawowej nr 8 po to, by opowiedzieć dzieciom o książkach i teatrze. Taki koniec roku, taka uroczystość, to znakomita okazja, żeby tutaj wpaść i pochwalić się swoimi książkami i zobaczyć, co tu robią. Podobne zajęcia teatralne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w tej szkole odbywać się będą również w przyszłym roku. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Za chwilę Werbum i magazyn Kurs na Kulturę. Ja życzę Państwu przyjemnego weekendu. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Święty Łukasz zapisał, gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim Jego uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Odpowiedź na to pytanie oczywiście, że znamy. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za jednego z proroków. Znamy też kontrę Jezusa. A wy, za kogo mnie uważacie? No właśnie, za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Kim On jest dla Ciebie? Oficjalnie wiemy, Zbawicielem, Mesjaszem, Pomazańcem Bożym, posłanym przez Boga, Jego Synem, Bogiem, Człowiekiem. Ale kim jest w moim życiu? Co znaczy On w moim życiu? W jaki sposób jest obecny? Jak ja Go kocham? Wiemy, jak On kocha nas. Kocha nas swoją miłością bardziej niż my samych siebie. I daje nam naszych bliźnich, abyśmy w nich kochali Go naszą miłością i spłacali swoisty dług wdzięczności za to wszystko dobro, co czyni w naszym życiu. Kim jest Jezus Chrystus w moim życiu?
Witam serdecznie, kurs na kulturę. Dzisiejsze wydanie dość ważne dla mnie choćby, bo to magazyn podsumowujący sezon artystyczny 2012-2013. Wierzę jednak, że spotkamy się za chwilę w specjalnych wakacyjnych kursach na kulturę. Dzisiejszy magazyn koncertowy. Wspominamy koncerty, które miały miejsce w Piotrkowie, ale także zapraszam Państwa na wielkie wydarzenia z wielkimi gwiazdami w tle, czyli koncerty wybrane w całej Polsce. Tutaj na pasku między innymi już 22 czerwca spotkanie z Paulem McCartneyem w Warszawie, natomiast my w Piotrkowie wspominamy Ogólnopolski Festiwal Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej Nadzieja. Muzycznie festiwal rozpoczęto od piątkowego koncertu w Miejskim Ośrodku Kultury. Muzyczną nadzieję próbował wszczepić w słuchaczy i, jak widać ze skutkiem, zespół TGD, Trzecia Godzina Dnia, który jest jednym z najbardziej znanych i najdłużej działających zespołów w Polsce, wykonujących muzykę z przesłaniem chrześcijańskim. Festiwalowa sobota należała do trójki wykonawców. Przesłanie festiwalu, który organizowany jest od 10 lat, próbowali wyśpiewać i wygrać Beata Bednarz, Magda Anioł oraz raper Bensiu. Czy muzyka może dawać nadzieję? O tym przekonani byli nie tylko artyści, ale i uczestnicy festiwalu. Zdecydowanie muzyka to jest takie duże koło ratunkowe, które Bóg rzuca w naszych morzach różnych depresji, takich emocji złych, czy zwykłych takich załamań. Ja mówię teraz za siebie, bo dla mnie muzyka ma bardzo duże znaczenie, nawet terapeutyczne. Nie? Czasami dobra piosenka, która trafia mi gdzieś w serducho, potrafi poprawić mi humor o 30, 40, 50, a może nawet więcej procent. Tak, muzyka to nadzieja, muzyka łagodzi obyczaje, muzyka w jakiś sposób nas nastraja, także na pewno wpływa na nasze myślenie, postępowanie i zachowanie. Tak przez 10 lat organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej Nadzieja próbują połączyć wiarę i nadzieję, którą daje Chrystus, z kulturą. Początkowo festiwalowe spotkania były organizowane w Moszczenicy. Od kilku lat odbywają się w Piotrkowie. Podobno szczęścia nie dają, wszyscy za nimi biegają. Ja tam najlepiej wiem swoje, tam skarb mój, gdzie serce moje. Nie chcę miliona dolarów, sławy mi wcale nie trzeba. O jedno tylko cię proszę, zawiesz mnie kiedyś do nieba. Chcieliśmy podsumować te nasze 10 lat, w jakiś sposób też mając świadomość, że pewną dekadę kończymy, otwieramy dalsze pole do budowania nadziei, ale chyba to, co jest istotne, to żebyśmy wszyscy budowali tę nadzieję w sobie, nawet wbrew funkcjonowania festiwalu. Te 10 lat było ważne, ale istotna jest ta nadzieja w nas samych i to jest chyba przedsięwzięcie i zadanie. Jak przystało na okrągłą rocznicę, podczas finałowego koncertu nie zabrakło słodkości. Jubileusz przypieczętowano ogromnym tortem, który rozdano publiczności. Rok artystyczny, jak powiedziałem wcześniej, dobiega końca. To właśnie było pretekstem do spotkania, które Miejski Ośrodek Kultury zorganizował w Piotrkowskim Amfiteatrze w minioną sobotę. Tam właśnie w ramach koncertu podsumowującego sezon artystyczny zaprezentowały się wszystkie grupy amatorskie działające w piotrkowskim MOK-u. Warto było przyjść, a ten, kto nie mógł, zobaczy teraz. Zapraszam serdecznie. Trzygodzinny program artystyczny przygotowali dla piotrkowian uczestnicy warsztatów Miejskiego Ośrodka Kultury. W amfiteatrze zaprezentowały się zespoły oraz soliści. Nie tylko młodzi ludzie, ale i dorośli, którzy choćby w samej przygodzie odnajdują swoją przygodę ze sztuką. Starszy czy młodszy, talentów nie brakuje. Podsumowanie, tak, rocznej pracy, może nawet nie całej rocznej, tylko półrocznej, bo w Amoku przez wszystkie miesiące były prezentacje cząstkowe, a teraz zebraliśmy już to wszystko razem i po prostu pokazujemy, chwalimy się, czym możemy, a mam wrażenie, że mamy czym.
Bo mamy zdolną młodzież. Niezwykłą młodzież. Właśnie w Miejskim Ośrodku Kultury, no to jest kuźnia talentów, tak to powiedział pan Zborowski kiedyś o Piotrkowie i myślę, że miał też na myśli nasze dzieciaki. Miejski Ośrodek Kultury to nie tylko spektakle, to przede wszystkim liczne warsztaty, na których młodzi ludzie szlifują swój talent. To miejsce twórczej realizacji, tak mówią sami uczestnicy warsztatów. W każdym gra muzyka, do moku, no bo w końcu są mili ludzie, jest oferta bardzo taka przystępna, no i mili ludzie, miły instruktor przede wszystkim. Można rozwijać pasję? Można, bardzo. Myślę, że Miejski Ośrodek Kultury przede wszystkim bardzo wiele daje. Bardzo wiele daje mnie, jeżeli chodzi o rozwijanie mojej umiejętności plastycznej. Jest to przede wszystkim świetna zabawa i poznać tam bardzo wiele fajnych osób. Polecałbyś każdemu? Każdemu, kto naprawdę ma jakąś pasję i chce ją rozwijać. Sobotni koncert był nie tylko prezentacją talentu młodych piotrkowian, ale formą zakończenia sezonu artystycznego. Pożegnanią z instruktorami nie było końca, ale wrócą we wrześniu do swoich pracowni. Kto chciałby dołączyć, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza już dziś. Wiecie Państwo, jak to jest. Podsumowuje się jedną rzecz, by zainaugurować kolejną. Ja myślę i mówię o letnim czasie koncertów w Piotrkowie Trybunalskim. Brzmi to szumnie, ale ma to swoje podwaliny, bowiem na przykład w miniony piątek dwa ciekawe koncerty. Tu na piotrkowskim rynku zainaugurowaliśmy Old Town Jazz, natomiast opodal w klubie Insomnia cykl koncertów w wykonaniu zdolnych piotrkowian. Przez całe lato śpiewać będą w Insomni piotrkowianie, a propos tych zdolnych piotrkowian, to serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy Marcinowi Januszkiewiczowi udziału w Opolu. A skoro już o tych największych mowa, to 29 czerwca, zapraszam na pasek, Oświęcim i spotkanie ze Stingiem. A póki co wspominamy i koncert w Oliwce, i w Insomni. Posłuchać jazzowych koncertów piotrkowianie mogą w ramach cyklu Old Town Jazz, który organizowany jest w mieście już po raz trzeci. Ja przychodzę od początku, jak są koncerty jazzowe. Czekasz się na ten odwrót? No oczywiście. Czekałem całą zimę, jesień, zimę. No i doczekałem się w końcu. No. Tym razem przed piotrkowianinami wystąpiła formacja Michała Wierby, Doppelganger Projekt. Muzycy zagrali kilkanaście kompozycji ze swojej debiutanckiej płyty Orange Sky. Wydaje mi się, że jest to unikatowa formacja na rynku jazzowym w Polsce, ponieważ jest to kwestia stylistycznie, jeżeli chodzi o sposób gry, o interakcję pomiędzy muzykami, o repertuar, który piszemy. Wydaje mi się, że jest to jedyna rzecz w swoim rodzaju. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy zagrać tutaj u Państwa w Piotrkowie. Szczególnie dziękujemy organizatorowi, panu Darkowi, dobremu duchowi tego przedsięwzięcia. Kolejny koncert w ramach jazzowego muzykowania na Starym Mieście w lipcu. Co innym klimacie muzycznym zapoczątkowano letnie koncertowanie w klubie Insomnia. Pierwszy koncert należał do piotrkowskich artystów Kasi Kamińskiej i Mariusza Włocha, bluesmana. Bardzo dobrze nam się razem współpracuje, także mam nadzieję, że takich występów będzie jeszcze więcej. Piątkowe koncertowanie w ogródku klubu Insomnia to będzie już letnia tradycja, bo co innego jak nie muzyka na żywo najbardziej przyciąga jej miłośników. Przyciągamy, próbujemy przyciągać do klubu Insomnia. Organizujemy taki cykl letnich imprez w każdy piątek u nas po 20:00 koncerty piotrkowskich wykonawców. Najczęściej są to koncerty akustyczne. Zaczęliśmy dzisiaj. W ramach koncertowego lata w Insomni będzie można usłyszeć jeszcze m.in. Ernesta Staniaszka i George'a oraz zespół The Stress.
O Centrum Idei ku Demokracji wielokrotnie już mówiliśmy. Teraz warto wspomnieć o tym miejscu w kontekście kultury, w kontekście sztuki. W minioną niedzielę pierwszy koncert inaugurujący centrum jako miejsce pięknej rozrywki, pięknej muzyki, wyjątkowej sztuki po prostu. Zapraszam serdecznie na materiał i zapraszam 30 czerwca do Poznania, gdzie dla Państwa między innymi Alicia Keys. Po 3 latach przerwy i pracach remontowych kultura na dziedzińcu Kościoła Panien znów ruszyła. Tym razem koncertowo i jazzowo. W niedzielę 16 czerwca dla publiczności wystąpił chór jazzowy Wytwórnia z Łodzi pod kierunkiem Macieja Salskiego. To jest jeden z naszych właściwie takich pierwszych dużych koncertów, na którym możemy zaprezentować nasz cały program. Pewnie nie jest jeszcze może zbyt obszerny, ale mamy 9 utworków bardzo, myślę, że ciekawych i fajnych do słuchania. To są pasjonaci muzyki, pasjonaci jazzu, muzyki rozrywkowej, wszelakiej, którzy rzeczywiście z wielką chęcią, pasją przychodzą, bo chcą, bo to bardzo lubią. Takie koncerty jak ten niedzielny to dopiero początek. Muzycznych wieczorów będzie więcej. Zapraszamy w okresie wakacyjnym na kolejne wydarzenia kulturalne, które będą się dokonywały w najbliższym czasie. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej, słupów ogłoszeniowych i słuchania informacji o tym, co dzieje się Panien. Czas na zapowiedzi dosyć wybiórcze, bo ja cały czas Państwa zachęcam do penetrowania witryn internetowych piotrkowskich ośrodków, instytucji kultury, ale powiem tylko, że już w przyszłym tygodniu Jarmark Trybunalski, a tu na tym oknie dla Państwa gość specjalny, tenor Piotr Kowalczyk i piękne arie operowe, ale nie tylko hity, musicali, warto być wówczas na piotrkowskim rynku. A najmłodszych zapraszam już w najbliższą niedzielę, 23 czerwca inaugurujemy Letni Teatr Ogródkowy. Kto zapomniał, niech popatrzy i niech będzie 23 o 17 na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury. Do zobaczenia, mam nadzieję w wakacje. Życzę Państwu przy tym takiego słońca jak teraz, takiego wypoczynku, jaki ja mam przy kawie i takich wyjazdów jak Ci Państwo, na przykład do Piotrkowa i z Piotrkowa. Widzimy się, mam nadzieję, w wakacje.